confusion. Hej wszystkim, ja jestem Mr. Terror i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku The Escapist. Dobra, już wróciłem. Trochę tutaj przylażyło i wyszło tak z gry, tak jakby. No ale już jestem. Czyli dwa użycia teraz było 12%. Spoko. Tylko tam nie będę kopał. Przecinał. No bo mnie złapią. Czyli tak, bierzemy noży, zapas noży. Tylko 3. Słabo. Idziemy je zostawić. Hop. No już dzisiaj będziemy uciekać. No to fajnie. Jeszcze muszę poszukać czegoś do cięcia. Nie pojawia się oczywiście na prysznicę, bo nie mam po co. A potrzebuję czegoś tu znaleźć. Grzebień, folia, nic takiego, co mi się przyda. Jeszcze wentylacji. Okej. Wyszukiwanie, niepotrzebne. Przeszukiwanie, nie. Serio, nikt nie ma łyżki albo czegoś takiego. Widocznie nie. No co, jak nie pamiętam, jak to się robiło. Chyba blacha drewno mam tam. W kolacji też się nie pojawia. Jestem zły, o kurde. A, nie zauważyli, nie? Dobrze, już się odsuwam. U kogo było to drewno? Chyba u nikogo. No to tutaj też odstawiam. Mam tam manekin, to by się przydał. W ogóle nosić ze sobą. Okej, dobra. To leżak, to mogę się... No właśnie. Nie. Ukradli nam manekin, no niestety. Ale to nic złego, bo manekin to prosto do zrobienia rzecz. I czarny teraz wolny. Wyznaczymy go na takie lekkie przeszukiwania. Okej. Jeszcze. Okej. Dobra, czyli 9. Hop, hop, hop. Dobra, nic mi nie spadło. Uciekamy. Co masz nam do mnie? Grzebień już? Nie. Niepotrzebne. Ty co masz? Nie to, tylko... No nie wiem. Okej, dobra. Tu mamy gościa, to on nie jest potrzebny. Tu było 4%, w ogóle widać, jak tam potrzebny. Okej, mamy widelec. Dobra, tam czekają na nas noże. Miejmy nadzieję, że to przetniemy, chociaż chyba potrzeba 4 noży. No to w razie czego jeszcze się zrobi. Kolejny odcinek. Uciekniemy najwyżej rano. Nie, no nie możemy rano. No to zrobię wam najwyżej cięcie już. To lecimy już pokazać siłę, żeby nas jakiś strażnik jak nas dogonił. To żebyśmy mogli mu trochę przywalić. Pakujemy, pakujemy. Chyba już kolacji nie będzie. Teraz będzie chyba wieczorny apel. 22 no. 23 to gaszenie świateł. No właśnie, już się robi ciemno. Nic. My ćwiczymy. Zastanawiam, żeby jeszcze snajperka nas nie zdjęła na hita. Fajnie by było w ogóle mieć 50 życia. Albo 60. Na 3 hity by się schodziło od tego. No dobrze. Jakby samo ten. Nie, to nie można. To na przemian w ogóle trzeba. To zauważyłem. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, no. Pojawi mi się jeszcze na apelu. Jak gdyby nigdy nic.
W ogóle idziemy zostawić. Kto ma rewizję? W ogóle. To nie my. To idziemy zostawić tutaj. Okej. Okay. Już idę, już idę. Bo jestem już. No to chyba będę ja. No, może dlatego, żeby przejść do następnego. A my może zaraz uciekniemy. Nas już niestety w łóżkach nie będzie. A może niestety. Dobra. O kurde. Ode mnie. Złapał chamsko. Kurde no. Dobra. No ja już tam nikogo nie powinno być. Kurde. Dobra, cięcie, aż dojdę do następnego etapu. Dobra, myślę, że już można kontynuować. Właśnie zjadłem kolację. Teraz mamy wieczorny czas wolny, który myślałem, że już wznawia, ponieważ przeznaczę go na właśnie przeszukiwanie, bo potrzebujemy jedzonka, tak, bo przyda nam się, gdy będziemy kopać, żebyśmy czasami nie utknęli w czekaniu na odzmęczenie. Aż w sumie gdybym sam uciekał z więzienia, to raczej bym nie zważał na zmęczenie. Jakbym potwornie zmęczony, to chwilę bym sobie poleżał i raczej od nowa, bo no cały wtedy pot, który wlałeś, idzie na marne tak naprawdę, bo DVD. Ponieważ no co, czekasz, potem jest rewizja i ciebie nie ma i zlatujesz, bo szukają bynajmniej. Dobra, duszowy miś, spoko. Chyba nikt nie ma jedzenia. Lekarstwo, no to tam chyba nie odnawia, ale zaraz czego mogę wziąć. Chociaż nie odnawia, ja to wiem. Instrukcja, pilnik, kost, no nic takie. Nie chcę tego wyrzucać. Podnieś to. Kit, a ja ile mam? No niezbyt dużo. Lecimy siłkę przypakować. Okej, znów musicie słyszeć. Ale postaram w następnych się to tak trochę jakby wyczyścić. Czyli po prostu oddać mikrofon tego, no wiecie, no, jakieś sposoby są. Dla was ważne jest tylko to, żeby nie było tego słyszeć. Ale nic, no. Tak samo jak w Pataponach było, co tam, co odcinek jakoś się jakoś audio polepszała. Na początku tam przez głośniki słyszeliście to, co leciało. Potem tak trochę tak to polepszyłem, tak jakby. A potem słyszeliście to z komputera prosto, więc tam. Zawsze jest jakoś tak. Dobra, lecę jeszcze szybko pod prysznicę. Bo ja jeszcze bym chciał się pojawić na wieczornym apelu, żeby nie podejrzewali mnie o nic. Gdy mam manekin, muszę wziąć. Jeżeli mam w ogóle, bo ostatnio go nie biorę, no właśnie nie mam. Prześcieradło poproszę. I to jeszcze szybko. Cztery zdeponować, trzy zdeponować. I bierzemy ten. Dziewiątka, tworzymy. Kurde. Szybko, szybko, szybko. Nie mamy zbytnio czasu. A przeglądamy, już się kończy. Hop, hop, hop. Tworzyliśmy. Nie mam po co iść. Kurde. Dobra, ile to się skończy? O nie. O nie. O nie. Mogłem stąd uciec. O nie. Zakaz wychodzenia z celu, to trochę brzmi trochę głupio. O kurde. Czyli nasze plany. Jednak to więzienie jest takie
proste, jak się wydawało. Nie, on... Co? Co się stało? Aha, do tego. No tak. No, leżę na manekinie, spoko. No nic, ja myślę, że... Gramy sobie, bo... No nie ma sensu. Tak myślę. I zaczynamy, odkąd dzisiaj zaczęliśmy odcinek. No to jeszcze wam trochę ten... spauzuję i myślę, że jeszcze zobaczycie dzisiaj mnie uciekającego. Dobra, już jestem. No i tak, teraz czekam na apel. Bo już jesteśmy bliscy ucieczki. Jeszcze tylko idę szybko sprawdzić. Czy czasami tam... Nie ma tego. Mam nadzieję, że nie wezmą posiłków, bo na serio... Aha, nie mogę już sprawdzić. Bo na serio, jak wezmą, to ja się poddaję. Ja w dzisiejszym odcinku nie robię. No dobra. Zielony, czarny. A chyba nie wezmą, bo to było w dniu trzecim pod koniec. Ale ktoś zarażał wszystkie budynki. To na pewno było ja. Wrócimy na obiad budynku. Karaoke zepsuło się. No nic na to nie poradzę. Mnie już tu nie będzie. Oznaczę już sobie widelec. Żeby... szybko zniszczyć. No dobra, uciekamy. Na szczęście nie ma czegoś tam. Dobra, nikt nie wraca stamtąd. Rozumiem. Nie. Dobra, dwa. Hop. Dobra, zdeponujemy to. Okej, bierzemy noże. Fajnie, nożem robię, a to widać jakby czymś tam innym. No, kurde, zapomniałem. O, jen. No nic. Ucieczkę zrobimy w następnym odcinku, więc tak myślę, że na każde więzienie około 3 do 5 odcinków będzie. No więc, cześć.